Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na porównanie dwóch bardzo dobrych klawiatur od firmy Rappu. Są to klawiatury przeznaczone typowo dla graczy, wyposażone w przełączniki mechaniczne. Jeśli chodzi o ceny, to klawiatura V500 ma kosztować plus minus 300 zł, a V700 o 100 zł więcej. Wspólną cechą obu klawiatur są zastosowane w nich przełączniki mechaniczne Kale Yellow. Możecie je w tej chwili zobaczyć w obu klawiaturach. Jeśli chodzi o te przełączniki, to ich żywotność deklarowana wynosi 60 milionów kliknięć, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aktywują się po przebyciu już 2 mm, natomiast siła, jaką trzeba przyłożyć do naciśnięcia takiego klawisza, to 50G. Jeśli chodzi o pracę samych przełączników, to są dość fajne. Nie są za ciche jak wszystkie przełączniki mechaniczne, natomiast używa się ich dobrze tak do grania, jak i do codziennego użytkowania. Dam Wam teraz małą próbkę głośności tych klawiatur. Tak więc nie są najcichsze, natomiast nie są też najgłośniejsze. Tak więc to by była pierwsza taka główna cecha tych klawiatur. Druga to, że możemy do konfiguracji używać oprogramowania. Obie te klawiatury mają w komplecie płytę ze sterownikami, dlatego możemy sobie skonfigurować jakieś makra, specjalne funkcje dla klawiszy. Nie mamy typowo klawiszy gamingowych, takich osobnych, natomiast możemy to sobie przypisać pod jakieś nasze kombinacje. Jak widzicie, też obie klawiatury nie mają podświetlenia, natomiast mają taką wyraźną, grubą, dość intensywną czcionkę, dlatego brak podświetlenia nie jest tutaj jakimś wielkim problemem, ponieważ nawet użytkując przy samej poświacie monitora, widać wszystkie klawisze bardzo dobrze. I sama jakość tych nakładek jest również bardzo fajna. Jak widzicie, też obie klawiatury mają pomarańczową warstwę pod klawiszami, która nadaje im takiego specyficznego wyglądu. Moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. Obie klawiatury mają też klawisze multimedialne. Rappu V500 ma ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku, blokadę klawisza Windows i przełącznik trybu gamingowego. Natomiast klawiatura Rappu V700 ma troszeczkę inaczej, ponieważ ten klawisz odpala player multimedialny, kolejny wyłącza dźwięk, potem mamy blokadę Windows oraz też przełącznik trybów. Natomiast czego mi brakuje w V700, to właśnie tych dwóch klawiszy do regulacji głośniej, ciszej. Samo wyłączenie dźwięku mi, szczerze mówiąc, rzadko się przydaje, natomiast regulacja głośności z klawiatury na takich osobnych klawiszach jest jak najbardziej wskazana i pomocna. Natomiast ogromną przewagą V700 jest to, że jest to klawiatura pełnowymiarowa. Ma dość dużą podpórkę pod nadgarstki, która ułatwia nam pisanie na tej klawiaturze. No i także ma pełnowartościową klawiaturę numeryczną w przeciwieństwie do modelu V500. Natomiast V500 z drugiej strony cechuje się maksymalną kompaktowością. Jak widzicie, klawiaturka jest naprawdę niewielka. Pokażę Wam je teraz jeszcze z bliska. Więc oto Rappu V500. Naprawdę fajna, kompaktowa klawiatura mechaniczna z przełącznikami Kale Yellow. A teraz czas na starszego brata, czyli Rappu V700. Co jeszcze muszę o nich powiedzieć, to, że są naprawdę solidnie wykonane. Są masywne, tworzywo jest naprawdę świetnej jakości, jest odporne na zarysowania, jakieś uszkodzenia mechaniczne i przede wszystkim też klawiatury bardzo fajnie wyglądają. V700 ma świetny design, takie poucinane krawędzie, połączenie koloru czarnego z kolorem szarym, natomiast V500 wyróżnia się ogromnym minimalizmem, nie ma tutaj nic, co by było zbędne, tylko same przydatne, funkcjonalne klawisze. Generalnie testy obu klawiatur mieliście okazję już u mnie widzieć, tak więc możecie sobie do nich w każdej chwili wrócić. Klawiatury zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie pod wieloma względami. Przede wszystkim bardzo dobrze się ich używa i do pisania, i do grania.
No i przy tej żywotności taka klawiatura to jest zakup na naprawdę wiele lat. Oczywiście osoby, które muszą mieć podświetlaną klawiaturę, na pewno zainteresują się modelem V800, również od Rapu, który być może uda mi się za jakiś czas przetestować. Natomiast jeśli chodzi o te dwa modele, to widzieliście je już bardzo dokładnie. Powiedziałem Wam też, co jest w nich fajnego, co by mogło być troszeczkę lepsze. I powoli zbliżamy się do końca tego porównania. Jako podsumowanie dodam tylko tyle, że Rapu tworzyło naprawdę solidne klawiatury dla graczy, które będą świetnie sprawdzać się w akcji. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Jeśli chcecie więcej nowości, zapraszam także na mojego Facebooka, gdzie praktycznie codziennie pojawia się coś ciekawego, a także zapraszam Was do śledzenia kanału, gdyż filmy też praktycznie wskakują codziennie nowe. Tak więc warto zaglądać, oglądać i komentować. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!